W przeżywaniu mojej religijności nie czuję tego, co kiedyś. W młodości wszystko było łatwiejsze, a modlitwa przyjemniejsza. Czy można temu zaradzić? Pokój dobro, witam się z Wami, drodzy telewidzowie, drodzy internauci. Rzeczywiście, życie ludzkie składa się z wielu etapów. Nawet trudno powiedzieć, z ilu etapów, bo w zależności od tego. Jak długie jest życie, ale też od tego, jak do tego podeszli specjaliści i w jaki sposób, jakie kryteria wzięli pod uwagę, żeby podzielić życie ludzkie na takie czy inne etapy. I tak na przykład w rozwoju fizycznym, biologicznym człowieka można mówić o etapie dzieciństwa, potem dorastaniu, młodości, wchodzeniu w dorosłość, dojrzewanie. Tak, później starzenie się. Także, w sensie takim biologicznym, nasze życie podzielone jest na kilka etapów, kilkanaście etapów. W sferze psychicznej jest podobnie. Tak? Inaczej myślimy i podchodzimy do różnych spraw, kiedy jesteśmy dziećmi, inaczej, kiedy dorastamy, dojrzewamy, inaczej, kiedy jesteśmy dojrzali. W sferze emocjonalnej, w sferze seksualnej na różnym etapie na różnych etapach życia ludzkiego przeżywamy wszystko inaczej. I również jest tak w sferze religijnej, w sferze duchowej inaczej przeżywamy e, sprawy związane z religijnością jako małe dzieci, jako jako starsze dzieci, potem jako młodzi, młode, kiedy jesteśmy młodzieżą, inaczej kiedy wchodzimy w dorosłość, inaczej później będzie, później się przeżywa religijność, kiedy się jest już człowiekiem starszym, w podeszłym wieku, sędziwym. Czasami młodzi ludzie tak się troszeczkę. Że, troszkę tak żartują, nawet uśmiech na twarzy się pojawia, kiedy patrzą na starszych i mówią, ach, ci starsi, jaka jest, jaka ich pobożność jest taka specyficzna, jak oni się modlą. Często ktoś z uśmiechem do tego podchodzi, tylko że ci młodzi też będą kiedyś starsi i też będą przeżywać ten etap religijności, kiedy, kiedy już nie będą. Modlić się, żeby coś się układało w życiu przyszłym, że, nie wiem, żeby się studia, żeby wszystko na studiach dobrze się powiodło, żeby awans w pracy dobrze się powiódł, żyje się już wtedy bardziej wspomnieniami przeszłością, myślenie eschatologiczne, dużo się myśli o śmierci, o przejściu, zamyka się pewne sprawy w swoim życiu, myśli się o niebie. Także. Życie religijne podzielone jest na kilka etapów, i w każdym etapie musimy się jakoś odnaleźć. I nie chciałbym, żeby właśnie w kościele wierni zostawali tak jakoś pozostawieni sami sobie na poszczególnych etapach, tylko rzeczywiście, jako Kościół, przede wszystkim, właśnie duchowieństwo, katecheci, wychowawcy, ale my wszyscy powinniśmy siebie nawzajem wspierać, żeby przeżywać. Poszczególne etapy i przeżywać je w swoisty sposób. Dziecko ma religijność przeżywać jak dziecko, młodzież jak młodzież, dorosły jak dorosły, a starszy jak starszy. I nie możemy się śmiać, jedni z tych, drudzy z tych, że coś jest nie tak w tej religijności, albo to, bo myślisz jak dziecko, albo myślisz jak młodzież. Nie. Każdy na swoim etapie życia przeżywa religijność, przeżywa relacje z Panem Bogiem. I co jest tak charakterystyczne dla okresu młodości? Właśnie emocje. I proszę zauważyć, jak duszpasterze proponują i przygotowują duszpasterstwo dla młodzieży. Często to są takie nabożeństwa, spotkania, w których kładzie się akcent na emocje. Dlaczego młodzież lubi, kiedy jest adoracja, kiedy jest przygaszone światło, kiedy są zapalone świeczki? To wszystko wpływa na bodźce, na emocje. Ale to nie jest tak, że emocje, jeżeli wiara opiera się na emocjach, to jest coś nie tak. Bardzo dobrze. Wielu ludzi nawróciło się w ten sposób, bo najpierw trafiło coś do świata emocji, jakieś uniesienia emocjonalne, które później prowadzą do przyjęcia wiary, do odpowiedzenia Bogu i do właśnie do nawrócenia się, a nawet do decyzji chrztu, jeżeli ktoś jest na tym etapie jeszcze nieochrzczony. Chcę przyjąć wiarę, chcę należeć do kościoła. Emocje do tego doprowadziły i bardzo dobrze, ale później emocje opadają. Ile można iść przez życie ciągle z takimi uniesionymi emocjami, ile można przeżywać takie wydarzenia, które te emocje tak wciąż podnoszą, potęgują. Nie da się, jest pewna granica, i to jest etap. Kiedy wchodzi się też, bardzo generalizuje, ale wchodzi się w etap dorosłości, kiedy już nie ma tyle miejsca na te emocje w jakichkolwiek aspektach życia. My tu akurat mówimy o duchowości, o religijności, o pobożności. I tutaj emocje opadają. I teraz pytanie, co teraz? I to nie znaczy, że ktoś nagle ma się żegnać z Kościołem, z Panem Bogiem, bo Panie Boże, ja już nie czuję. To nie jest już to, co kiedyś, bo kiedyś, jak byłem młodzieżą, jak ten ksiądz wikariusz nas wziął na rekolekcję, jak przeżyliśmy takie wspaniałe nabożeństwo, to, to, to ja to czułam, ja to czułem, tak, to było to. A teraz, teraz już tego nie ma. Więc bierzemy pod uwagę to, co podpowiadają nam psycholodzy, że jest kolejny etap życia w sferze fizycznej, psychicznej, emocjonalnej, również duchowej, religijnej. I to trzeba zaakceptować. Emocje opadają i pytanie, co teraz? I to jest często etap, właśnie w którym przeżywa się kryzysy. Kryzysy w ogóle w życiu, kryzysy w różnych aspektach i również kryzysy w przeżywaniu religijności, duchowości, kryzysy wiary, kryzysy w relacji z Panem Bogiem. To, są, to jest etap w życiu, kiedy zadaje się Panu Bogu wiele pytań. To jest etap, kiedy ktoś kłóci się z Bogiem, ale ten kryzys jest potrzebny. To jest taka droga oczyszczenia, kiedy nie opieram już wszystkiego o emocje i teraz co ja czuję, jak czuję, ale chcę pewne rzeczy zracjonalizować, zadać sobie pytania, poszukać odpowiedzi na te pytania, wziąć katechizm Kościoła Katolickiego, przede wszystkim Biblię otworzyć, poczytać, pewne rzeczy zrozumieć. A też w kryzysie właśnie dzieją się wielkie rzeczy, piękne rzeczy. Kiedy właśnie wychodzi z człowieka to, co niedobre, to, co trzeba zmienić, właśnie w kryzysie to się wszystko poznaje, i ta wiara się oczyszcza, ona staje się bardziej prawdziwa. Właśnie to nie jest już tylko oparte na emocjach, że jak są emocje, to jest ok, jak nie ma emocji, to jest coś nie tak. Właśnie ona się oczyszcza. To jest takie powtórne wybranie Boga jako, jako swojego pana, jako źródło, od którego wszystko pochodzi, do którego wszystko zmierza. To jest takie, na nowo odnalezienie się w tej rzeczywistości wiary, w rzeczywistości Kościoła, jakie jest moje miejsce tu na Ziemi, jakie jest moje miejsce tutaj w Kościele, we wspólnocie, jaka jest ta moja wiara. Dobrze jest nawet przeżyć taki kryzys. Tak wielu przychodzi i mówi: Proszę ojca, proszę księdza, że jest koniec, ja mam kryzys, ja tego nie czuję. Ja wtedy uspokajam i mówię: Dobrze, to jest właśnie czas, kiedy się dojrzewa, kiedy można, w... właśnie doszło się do pewnej ściany i... i za tą ścianą jest coś pięknego, tylko trzeba znaleźć te drzwi, trzeba je znaleźć, one gdzieś są. Pomogę ci znaleźć te drzwi, ten dam... Prób... pomogę ci odnaleźć ten klucz do tych drzwi. I przejść przez ten kryzys, i po tej drodze oczyszczenia, po tym przejściu jest coś pięknego. Jest taka czysta wiara, jest bardziej czysta wiara, jest, jest, jest takie wyłączenie siebie. Przecież to nie ode mnie zależy, jak ja przeżyję emocje, to nie ode mnie zależy, jaka będzie ta relacja z Panem Bogiem, to nie tylko ode mnie zależy. To przecież Bóg jest pierwszym, który wychodzi do człowieka, Bóg pragnie relacji. To tak wiele od Boga zależy, On działa, On kieruje, trzeba się czasami właśnie tak wyłączyć po takim kryzysie. Panie Boże, Ty działaj, Panie Boże, Ty mów. Po co piesze pielgrzymki, skoro można pojechać autokarem? Po co w ogóle pielgrzymki? Przecież można modlić się wszędzie. To prawda, że można modlić się wszędzie i dlatego też można modlić się w czasie pielgrzymki. Czy to autokarowej, czy to samolotowej, czy właśnie w czasie pieszej pielgrzymki. Można modlić się wszędzie i właśnie można pozostać na swoim miejscu, w swoim domu i pięknie przeżyć modlitwę, a można z tego domu wyruszyć i równie dobrze przeżyć pięknie modlitwę. Ale chciałbym właśnie zaznaczyć, że w pielgrzymce nie chodzi tylko o to, żeby przemieścić się z punktu A do punktu B. Ze swojego domu do jakiegoś miejsca pielgrzymkowego, do celu drogi, do jakiegoś sanktuarium. Chodzi o coś więcej. Chodzi o przeżycie pielgrzymki. Właśnie nie chodzi tylko o przemieszczenie się, ale o to, żeby przeżyć pielgrzymkę. Bo dla wielu czymś ważniejszym nie jest tylko sam cel pielgrzymki ale pielgrzymka tak się składa że właściwie od dzieciństwa jestem pielgrzymem i nie tylko w swoim życiu przeżyłem pielgrzymki czy to do ziemi świętej czy autokarowe pielgrzymki do wielu sanktuarium w Polsce i w Europie ale też od dzieciństwa jestem pieszym pielgrzymem przeżyłem niejedną pieszą pielgrzymkę na jasną górę wyszedłem z miejsca gdzie mieszkam w ostatnich latach to jest Wrocław, więc pierwsze pielgrzymki wrocławskie na Jasną Górę, które trwały 9 dni. I czy tak naprawdę chodziło o to, żeby przejść z Wrocławia na Jasną Górę? Czy każdego dnia, jako jeden z pielgrzymów, zadawałem sobie pytanie: no, kiedy ta Jasna Góra, kiedy w końcu tam dojdziemy? Otóż nie. To, co w moim życiu zmieniało się na lepsze, to, co dokonywało się to wszystko, co działo się, to właśnie nie tyle już u celu drogi, co w czasie drogi, w czasie pielgrzymki. Jestem przekonany, że pielgrzymka uczy nas życia. Życie uczy nas pielgrzymowania. Zresztą całe życie to pielgrzymowanie. My jesteśmy cały czas pielgrzymami. Narodziliśmy się i idziemy w stronę spotkania z Bogiem twarzą w twarz. Idziemy do nieba, pielgrzymujemy i bez dwóch zdań. Życie doczesne ma dwa bieguny początek i koniec. I czy chodzi tylko o to, żeby przejść od chwili poczęcia, od chwili narodzin do śmierci? Nie. Chodzi również o całe nasze życie, które ma być piękne, w którym ma się wiele wydarzyć, w którym realizujemy powołanie miłości. Bo z miłości jesteśmy stworzeni po to, żeby kochać. Nasze życie jest pielgrzymowaniem i o to chodzi, żeby pięknie pielgrzymować. Pielgrzymka, czy to autokarowa, czy to samolotowa, ale najbardziej to widać w czasie pieszej pielgrzymki, kiedy, kiedy jest to rozłożone w czasie, kiedy doskwiera ból, trud, kiedy pojawia się cierpienie, kiedy jest zmęczenie związane z upałem. Kiedy trzeba przeżywać pielgrzymkę w trudnych warunkach, bo nie ma wygodnego łóżka, tylko kawałek ziemi, namiot, kiedy trzeba zjeść to, co jest, kiedy nie ma się gdzie umyć, kiedy jest się właśnie takim pielgrzymem zdanym na opatrzność Bożą, która wyraża się przez dobroć ludzi, których spotykamy na drodze, wtedy przeżywa się pielgrzymkę. Wtedy człowiek uczy się życia. Wtedy człowiek idzie i podejmuje refleksję nad tym, skąd idzie, dokąd idzie, po co idzie, refleksję nad swoim życiem. Wtedy człowiek się zmienia. I właśnie w, tej, w czasie tej pielgrzymki otwierają się oczy na to, co ważne i na to, co ważniejsze. I kiedy wraca się do domu. Nie tyle jest się zachwyconym celem drogi, co właśnie drogą. Proszę zauważyć, że sam Jezus powiedział o sobie: Ja jestem drogą, prawdą, życiem. Powiedział: Ja jestem drogą. Czyli każdy, kto wybiera Jezusa jako pana swojego życia, wybiera tak naprawdę drogę. Ktoś by mógł powiedzieć: Uwierzyłem, wybrałem Jezusa, to teraz będzie wszystko w porządku. Wybrać Jezusa, to wybrać drogę. I na tej drodze właśnie bardzo wiele się dzieje. Przykładem takim doświadczeniem pieszej pielgrzymki jest kamyszek, który dostanie się do buta. Ktoś, kto wychodzi na zakupy do sklepu, który, a ten sklep jest może 500 metrów od domu, podejdzie do sklepu, czując kamyszka małego, mały kamyszek w bucie i mówi: A co tam, kamyszek? Wróci, jest wszystko w porządku. Ale kiedy idzie się przez cały dzień i ma się małego kamyszka w bucie, to można doświadczyć, co ten malutki kamyszek, malutki, co może narobić, jakiego bólu, jakiego cierpienia. Jak ten mały kamyszek staje się nagle wielkim, bolesnym, raniącym elementem w stopę, który zadaje niesamowite cierpienie. I to pokazuje, czym jest życie. Czym są malutkie kamyszki w naszym życiu. Że takimi malutkimi kamyszkami są te małe grzeszki, które, na które patrzymy, machniemy ręką i powiemy: A co tam w życiu? Można to, można na to sobie pozwolić, że wszyscy tak robią. Ale pielgrzymka właśnie uczy, że te małe kamyszki zaczynają boleć, sprawiają cierpienie. Wracając z takiej pielgrzymki i właśnie z takim doświadczeniem do życia, patrzy się zupełnie inaczej na życie i na to wszystko, co w tym życiu się dzieje. Dlatego. Warto pielgrzymować, bo modlić się można wszędzie i właśnie w czasie pielgrzymki przeżywać modlitwę, przeżywać nawrócenie, a prawdą jest i tego o tym nie, o tym nie mogę zapomnieć. O, o tego nie mogę pominąć, że są miejsca na tym świecie wybrane przez Boga, gdzie otrzymujemy właśnie łaski i, i z tym miejscem związany jest szczególny kult. Gdzie te miejsca są miejscem, na które od wielu wieków pielgrzymują wierni, miejsca, w których się nawracają, przeżywają ważne rzeczy w swoim życiu, nawracają się, przeżywają przemiany, miejsca, w których działa Duch Święty, właśnie miejsca wybrane przez Pana. I choć nie potrafimy po ludzku sobie tego wytłumaczyć, otwieramy oczy wiary, pytając dlaczego. Dlaczego są miejsca wybrane przez Pana? Dlaczego są sanktuaria, do których chętnie ludzie zmierzają, tam się modlą i mówią często: Tam jest bliżej Boga, tam jest bliżej nieba, tam mi się łatwiej modlić. Niech to pozostanie tajemnicą. A ja właśnie zachęcam do przeżywania nie tylko zdobycia celu, ale przeżywania drogi, w czasie której bardzo wiele się dzieje. Dlaczego Jezusowi nie udało się uzdrowienie niewidomego w Betsaidzie i musiał drugi raz go dotknąć, aby przejrzał? Kiedyś na jednym kręgu biblijnym, no tak było może 12 osób, młodych osób i właśnie rozważa, rozważ, rozważaliśmy ten fragment Ewangelii, jak Jezus w Betsaidzie dotknął niewidomego, a niewidomy... Odpowiada na pytanie Jezusa. Jezus go zapytał: Czy widzisz coś? A niewidomy w Bethsaïdzie odpowiedział: Nie do końca, bo widzę ludzi chodzących niczym drzewa. I rzeczywiście Jezus musiał drugi raz go dotknąć, i za tym drugim razem już niewidomy został uzdrowiony i widział bardzo dobrze. To jest Ewangelia według Świętego Marka, ósmy rozdział, tam jest opisana ta sytuacja i pamiętam właśnie jak jedna z osób uczestniczących w tym kręgu biblijnym. Powiedziała, no to chyba Jezus miał jakiś gorszy dzień, nie miał może tyle siły, co, coś, coś poszło nie tak, że Jezus go dotknął i, 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 i coś nie wyszło. I to nawet kto, ktoś porównał do tego, może, może jakieś złe słowa wypowiedział, tak jakieś złe zaklęcie miał wypowiedzieć, źle dotknął, źle coś zrobił albo miał gorszy dzień. To nie tak. Jak dobrze się wczytamy w Ewangelię, w ten fragment, i właśnie opis tego uzdrowienia. Zobaczymy, że to nie tak, że Pan Jezus coś źle zrobił, wypowiedział złe słowa, że miał gorszy dzień. Absolutnie nie. Każde uzdrowienie dokonuje się przez szczególne słowa, poprzedzone są szczególnymi dialogami, szczególnymi gestami. I również to uzdrowienie zostało opisane w, tak, w taki sposób, żebyśmy przyjęli prawdę. O Jezusie i prawdę, o naszym życiu, o naszej relacji z Jezusem. Tutaj przy pierwszym dotyku Jezusa, kiedy dotknął niewidomego, kiedy właśnie niewidomy mówi, że widzi jeszcze niewyraźnie, widzi ludzi chodzących niczym drzewa, to ten dotyk już był uzdrowieniem. Tu już dokon, dokonało się bardzo wiele. Dokona, do, tu już dokonuje się cud. Otóż jaki cud? Niewidomy mówi prawdę o sobie samym. My dobrze wiemy, że dla Żydów choroby, z którymi szli przez życie, były związane skutki grzechu. Choroba była skutkiem grzechu. Często Żydzi przypisywali konkretnym chorobom, konkretne grzechy, dlatego są takie momenty, kiedy wskazując na chorego człowieka, pytają Jezusa, kto zgrzeszył, On czy Jego rodzice. Że jeżeli ktoś idzie przez życie z jakąś chorobą, to ktoś musiał zgrzeszyć. I tu musimy również spojrzeć na to przez ten pryzmat, że kiedy Jezus uzdrawia, nie tylko przywraca zdrowie w sensie fizycznym, biologicznym, medycznym, ale coś nam pokazuje, otwiera świat duchowy, żeby tam dokonać uzdrowienia. I przy tym pierwszym dotyku, kiedy niewidomy powiedział, że widzi ludzi chodzących niczym drzewa, dokonuje się cud, że ten człowiek nazywa po imieniu swój grzech. A uznać swój grzech to jest droga do przyjęcia zmartwychwstania, przyjęcia życia, które daje nam Pan, które daje nam Bóg przez śmierć i zmartwychwstanie Chrystusa. Ten niewidomy nazwał. Po imieniu swój grzech. Widzę ludzi chodzących niczym drzewa. Bardzo długo się zastanawiałem, dlaczego widzieć człowieka chodzącego niczym drzewo to grzech. Dlaczego w taki sposób, wytłumaczył mi to kiedyś jeden biblista, mówił tak: Musimy zobaczyć, że tam, w tamtych, na tamtych terenach, zwłaszcza w tamtych czasach, drewno było w cenie. Mieć drewno to być bogatym, bo tam jest drzew mało, a nie wszystkie nadają się do tego, żeby przetwarzać drzewa, drewno na meble, tylko właśnie drewno było traktowane niczym waluta. I on powiedział: Widzę ludzi chodzących niczym drzewa. On uprzedmiotowił człowieka i wyznał ten swój grzech. Patrzył na człowieka jak na przedmiot, jak na walutę. Jezus daje mu łaskę, żeby nazwał swój grzech po imieniu, żeby to wypowiedział. I niewidomy w Betsaidzie to robi. I dopiero kiedy uznał swój grzech, kiedy wypowiedział głośno to, jak widzi człowieka i jak podchodzi do człowieka, to dopiero wtedy Jezus go drugi raz dotyka i w końcu widzi wyraźnie. Daje mu łaskę uzdrowienia nie tylko fizycznego, ale łaskę uzdrowienia Duchowego. Drodzy telewizorowie, drodzy internauci, ja życzę każdemu i życzę sobie właśnie takich dotyków Jezusa. Życzę każdemu, oczywiście, dotyku, który daje jasne spojrzenie, które daje zdrowie w sensie fizycznym i duchowym, ale życzę również takiego dotyku, tego pierwszego dotyku, które daje łaskę nazywania rzeczy po imieniu uznawania swojej grzeszności, zapłakania nad sobą, żeby szczerze prosić o drugi dotyk, o dotyk całkowitego uzdrowienia. Ale ja mam być tego świadomy, ja mam swoje grzechy nazywać po imieniu. Ja mam mieć wgląd w to, co się w moim życiu dzieje. Ja nie mogę być ślepy na to wszystko, a czasami ja tym niewidomym pozostaję, tym niewidomym z Becajdy. Drodzy telewizowie, drodzy internauci, bardzo dziękuję za ten dzisiejszy program, za to dzisiejsze spotkanie. Zachęcam do zadawania pytań. Bardzo proszę wysyłać pytania na adres mailowy, który pojawia się na ekranie. Zapytania już przysłane, bardzo dziękuję i teraz żegnam się z Wami. Szczęść Wam Boże, pokój i dobro.